Witam nas wszystkich serdecznie na wspólnym nabożeństwie dwóch zborów Kościoła Bożego w Chrystusie, czyli naszego łowickiego i zboru ze Skierniewic. Powie coś w imieniu Skierniewiczan Mariusz. Wiecie, dzisiaj mamy święto w Kościele. Będziemy mieli nabożeństwo, ale w trakcie będziemy mieli też chrzest. Mamy jedną osobę dzisiaj, która będzie brała chrzest. Siostrę Anię Owczarek. Wstań, Ania, i pomachaj wszystkim, żeby widzieli. To jest Ania. Tak, zaklaszki. Witam wszystkich, którzy tutaj jesteście znajomymi Ani. Dojechaliście, czy po prostu przyszliście ze względu na nią. Zrobiliście ten wysiłek. Cieszymy się, że jest z nami Andrzej Nędzusiak ze swoją żoną. Witamy cię serdecznie, bracie. Andrzej usłyszy nam Słowem Bożym. W uwielbieniu poprowadzą nas Marek Szak i Mariusz Szymański. No, pozostałe osoby zaangażowane widzicie, które zrobiły coś lub będą coś robić. Plan mniej więcej jest taki, jeżeli byście dwa lata temu, to wiecie, jak to będzie przebiegać. Będzie część modlitwy, uwielbienia, będzie świadectwo Ani, będzie kazanie Andrzeja. Potem pójdziemy nad Bzurę, Ania weźmie chrzest, wrócimy, będzie jeszcze trochę uwielbienia, będzie czas na upominki dla Ani i modlitwę o Anię. Wcześniej też będzie Wieczerza Pańska. Zaplanowaliśmy Wieczerzę Pańską. I tak będzie wyglądał ten dzień. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, żeby razem z innymi wielbić tutaj Boga, wielbić Jezusa, błogosławić Anię, słuchać Słowa Bożego, cieszyć się tym czasem, który Bóg dla nas przygotował. Mariusz, w imieniu zboru Skierniewic coś powiedz naszym gościom. Łatwość łóżka polega na tym, że napisał to na kartce moje nazwisko i umywa ręce. Ja miałem tutaj przyjechać po to, żeby zagrać, żeby zaśpiewać dla Boga razem z wami. Ale okej. Oto wielka tajemnica wiary. Tą tajemnicą wiary jest to, że ten do niedawna obcy mi jegomość przez pewnego cudownego człowieka Jezusa Chrystusa stał się dla mnie bratem. Nie łączy nas nic. Nie łączą nas więzy krwi. Natomiast połączył nas Jezus i On łączy nas tutaj wszystkich, którzy w Niego uwierzyliśmy. Staliście się braćmi, staliście się siostrami. Bóg mówi, że w swoim słowie, że przyjdą takie czasy, że syn będzie wydawał na śmierć ojca. Bóg mówi, nie bójcie się, bo te wszystkie rzeczy, one muszą się wypełnić, one muszą się stać. Nie bójcie się. Gdzie się nie bać? Z kim się nie bać? Wiecie, tworzymy coś wyjątkowego. Zawsze jak się spotykamy, to tworzymy coś wyjątkowego. Łączy nas jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. I to jest dla wielu z nas od jakiegoś czasu nowe. Niektórzy się urodzili w rodzinach wierzących i od samego początku przeżywają Boga. Ale dla większości z nas to wydarzenie nastąpiło. I zmieniamy totalnie życie. Przychodzi stary, mądry Izraelita do Jezusa i mówi, jak to jest na nowo się narodzić? Jak mam wejść do łona matki swojej? A Jezus mówi, że na tym właśnie polega ta wielka tajemnica wiary. Że ty bez względu na swój wiek, bez względu na swoją mądrość, bez względu na to, co przeczytałeś i co usłyszałeś do tej pory, ty dzisiaj musisz się na nowo narodzić. I ja dziękuję Bogu, wiecie, od 10 lat wyjątkowo mu za to dziękuję, że On tworzy swój Kościół, że On tworzy rodzinę, że On tworzy coś wyjątkowego i mówi, zróbcie wszystko, żeby po miłości wzajemnej was poznali. Dla mnie to jest wytyczne w życiu chrześcijańskim, żeby po miłości wzajemnej nas poznawali, że kiedy wyjdziemy, kiedy tutaj się zbieramy. Wiecie, jak ktoś przyszedł, mówi, że mam źle zaparkowany samochód, mógł go odholować. W porządku. Natomiast Bóg chciał, żebym ja dzisiaj tutaj był. Bóg może chciał, żebym trafił na przeszkodę. Bóg chciał, żebym pokonał rzekę. I ja tu jestem.
Mu na wszystko. Bóg się zatroszczy o wszystkie inne rzeczy. Teraz. Teraz. Teraz zatroszczy się o wszystko, co macie w głowach, z czym przyszliście i może Was to obciąża? Łamie? Może nie pozwala powiedzieć, że jest dobry? Dzisiaj to wszystko odchodzi. Zdecyduj tylko, że zostawiasz to na potężnych ramionach Jezusa Chrystusa. Przychodzisz do Niego i chcesz wejść do tego odpocznienia, do którego On zaprasza każdego dnia. Panie, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. I wprowadź nas jeszcze głębiej, z głębi w głębi, z chwały w chwałę. Chcemy Cię spotkać, doświadczyć. Chcemy, żeby tutaj na tym miejscu teraz zostały złamane wszystkie gniewy, nieznaski, nieporozumienia między braćmi i siostrami. Bo Ty chcesz, żeby Twoja oblubienica była czysta. Żebyśmy stanęli się w domu. W uniżeniu przed Bogiem, w uniżeniu przed człowiekiem. Żebyśmy zaczęli prześcigać się w okazywaniu szacunku. Ucz nas, Panie. Ucz nas, Panie. Amen. To było powitanie z Boru Zyskiewicza. Bardzo duchowe, nie będę naśladował. Jeszcze chcę powitać wszystkich gości, których tutaj mamy z Ukrainy. Powstańcie, zobaczymy, ilu Was jest. Przywitajmy oklaskami. Dziękuję. Jest też z nami reprezentacja zboru z Sokaczewa, bracia Tanku. I Kościół Ewangeliczny Chrześcijan z Łodzi na końcu. Czy to wspominałem? Bo nie znam. Witamy Was serdecznie. Zapraszam Mariusz i Marek, żebyście nas poprowadzili teraz w piekli. Twoje miejsce, Twój czas, Twój świat. Wypełniaj świątynię chwały. Ty mieszkasz w chwałach swojego ludu i zapraszasz do przedsionków swoich ojczych. Chcemy tam być. Chcemy wejść w Twoje odpocznienie. Chcemy wejść w Twoją obecność. Doświadczać Ciebie. Kiedy się spotykamy, niech Święty Duch działa. Otwieramy nasze serca, abyś Ty mógł je wypełnić. Bo Ty chcesz błogosławić i uszczęśliwiać nas. Twoje łaski są niewyczerpane każdego dnia. Bez końca jest wielka Twoja miłość. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe, wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz pośrobie całą. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, gdy zgodzimy się, gdy Święty Duch w nas działa, gdy zgodzimy się, by wielbić imię Twe, wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz pośrobie cał to. Że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą swą. Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wielka jest miłość Twa, ciągle świeża i nowa. Świeża i nowa, wielka jest, Panie, wielość Twa. Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa, wielka jest wielość Twa. Gdy schodzi
modlimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy zgodzimy się, wyjemnić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz to, co nie zał to. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą swoją. Święty Duch działa w nas. Gdy schodzimy się w imieniu Twoim, Ty błogosławisz całą swoją mocą. Wylewasz na nas łaski swoje, Panie. Wylewasz na nas Ducha swego. Błogosławisz mocą swoją. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą swoją. Tobą jesteś godzien chwały i czci, Panie. Dzisiaj jest tak szczęśliwy dzień, tak radosny dzień, Panie, by Ciebie wielbić i chwalić. Halleluja. Panie, z łaska dla Ciebie tańczyć przed Twoim gronem. Halleluja. Godzien jesteś, wielki Boże, uwielbienia przyjąć wieś. Kocham Ciebie, Ciebie, Panie, i z radością składam życie do Chrystusa. Godzien jesteś, wielki Boże, uwielbienia przyjąć wieś z moich ust. Kocham Ciebie, wielkie Panie, z radością składam życie do Twych stóp. Panie, zacząć nas miłości swoje. Panie, zacząć nas miłości Twej. Panie, zacząć nas miłości swoje. Panie, zacząć nas miłości swej. Przykujmy Bogu, że jest godzien, że jest dobry, że go kochamy, że cała radość, która bije z nas wszystkiego. Halleluja. Panie, Panie. Godzien jesteś, wielki Boże, uwielbienia przyjąć mieć z moich ust. Kocham Ciebie, wielki Panie, i z radością stałem życie do Chrystusa. Panie, zacząć nas w miłości swej. Panie, zacząć nas w miłości swej. Panie, zacząć nas w miłości swojej. Panie, zacząć nas w miłości swej. Panie, zacząć nas miłości swoje. Panie, zacząć nas w miłości swej. Panie, zacząć nas w miłości swoje. Panie, zacząć nas w miłości swej. Panie, zacząć nas w miłości swej. Panie, zacząć nas w miłości swej.
godzin, by przywitańczyć, by radować się przed Nim, by klaskać dla Niego, by powielbić. Halleluja. Stoimy teraz przed tronem naszego Ojca, naszego Boga, Pana i Taty. Radujmy się, chwalmy Go. O Boże, wypełnia mnie, jak dalej śpiewać chcę. O Boże, wypełnia mnie, jak dalej śpiewać chcę. Jak dalej, jak dalej, jak dalej śpiewać chcę. Boże, duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać chce. Gdy Boże, duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać chce. Jak Dawid klaskać chce. Jak Dawid klaskać chce. Boże, duch wypełnia mnie, jak Dawid tańczyć chce. Głośno krzyczą, możecie mówić tak, jak po prostu chcecie. Oddajcie Bogu chwałę.
śmiało. Gloria.
Pan wywyższony, Król wywyższony się chwał, uwielbiamy Cię. Pan wywyższony, Król wywyższony się chwał, jesteś godzien. Pan wywyższony, Król wywyższony się chwał. Pan wywyższony, Król wywyższony, Król wywyższony, Pan wywyższony, Król wywyższony, Król wywyższony. Mojżesz złożył ręce i wtedy działy się cuda. Jak ręce mu opadały, to miał tych, którzy ręce podnosili. Podnieśmy ręce w geście uwielbienia, w geście chwały, w geście miłości. Wywyższony nasz Król, wywyższony wśród chwał, uwielbiamy Cię. Pan wywyższony nasz Król, wywyższony wśród chwał, wywyższamy Cię. Pan wywyższony, Król wywyższony wśród chwał, jesteś godzien Jezu. Pan wywyższony, Król wywyższony wśród chwał, Królem jest Pan. Królem jest prawda na wieki trwa, nie boi się, radujcie się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, Król wywyższony wśród chwał.
To wydarzenie całe bardzo absurdalne i bardzo nie chciałam tutaj być.
się, stresowałam się, myślałam o tym, co ja będę tutaj robić, kiedy będzie mnóstwo takich osób i takich jak Janek, czyli wierzących i kochających Boga, a ja nawet w Niego nie wierzę. Taki jest sens mojego bycia tutaj. Ale okazało się, jakby decyzja przyjścia tutaj okazała się jedną z najpiękniejszych decyzji w moim życiu i jedną z najlepszych. I kiedy od pierwszego momentu, kiedy zaczął się chrześcijanka i kiedy chrześcijanka i innych, kiedy zaczęło się całe to wydarzenie, ja cała stanęłam w łzach i zaczęłam płakać. Jak tak sobie myślę o tym, że to był pierwszy raz, kiedy Bóg dotknął mojego serca. To było bardzo przełomowe, bo wtedy nie rozumiałam, dlaczego płaczę. Nie wiedziałam, czemu tak się dzieje i nie rozumiałam tego w ten sposób, że nie było we mnie żadnych emocji, ani smutnych, ani złych, ani bardzo radosnych. Po prostu cieszyłam się, że mogę tu być, ale nie tak, że doprowadzało mnie do płaczu, ale ja tak płakałam. I teraz już wiem dlaczego. Wtedy myślałam o tym, co się dzieje wokół mnie i było mnóstwo ludzi, tak jak wy tutaj. Pewnie duża część z was też wtedy tam była, którzy uwielbiali Boga, którzy uwielbiali Boga takiego, jaki On jest naprawdę. I wtedy mogłam zobaczyć, że w życiu was wszystkich jest prawdziwy Bóg, który chce mieć z wami prawdziwą relację. I kiedy to zobaczyłam, to dla mnie właśnie to było niesamowite, że dookoła są ludzie, którzy mają tą więź z Bogiem, a ja jej nie mam i ja też bym chciała to mieć. Też chciałabym poznać Boga takiego, do którego mogłabym przyjść, uwielbiać Go, Go wywyższać i z którym mogłabym mieć relację. Wtedy właśnie pierwszy raz Bóg mnie dotknął. No ale potem nie za dużo z tym zrobiłam. Trochę się wstydziłam tego, jak właśnie to przeżyłam i to było dla mnie dosyć takie stresujące, może frustrujące w pewnym momencie. Sama nie wiem, ale nie chciałam się tym dzielić za dużo. I tak sobie żyłam do czasu, kiedy Janek ponownie zaprosił mnie na pewne wydarzenie, które była Generacja Plus w Łodzi, wtedy w Łodzi Życia, w historii najmniejszych chrześcijan. I tam byłam na jednym wieczorze uwielbienia i Bóg dotknął mnie drugi raz. I historia się powtórzyła. I zatoczyła koło, że znowu Bóg dotknął mojego serca. Znowu nie mogłam przestać płakać. I Bóg dotknął mnie jeszcze raz, tylko dwa razy mocniej. I miałam bardzo duży mętlik. Wtedy w moim życiu naprawdę działo się wiele rzeczy i w moim domu, i poza nim. Ja wtedy nie miałam takich większych wartości w życiu, do których mogłabym dążyć. Nie miałabym jakiegoś celu, do którego mogłabym dążyć i Bóg wtedy dotknął mnie i poruszył moje serce, że powinna mieć jakiś cel. I też słuchałam, jak inni uwielbiali Boga i dalej chciałam to rozumieć jeszcze bardziej. I dalej nic nie zrobiłam, kiedy to się skończyło. Aż do momentu, kiedy pojechaliśmy na pierwszą młodzieżówkę w wrześniu tego roku. Tam znowu mogłam rozmawiać z innymi o Bogu. I znowu widziałam ludzi, którzy kochają Boga. Kiedy wróciłam do domu, Bóg nie puścił mnie tak jak poprzednim razem. I nie puścił tego, że zasiał we mnie jakieś myśli i pół nocy płakałam na kolanach, wyznając przed nim moje grzechy. I wtedy zrozumiałam, że nie jestem w stanie sobie poradzić z tym, co mam w życiu bez Jezusa. I wtedy właśnie zrozumiałam to, że Jezus rzeczywiście za mnie umarł, tak jak za każdego z nas tutaj. I zrozumiałam to, że potrzebuję go na co dzień i chcę mieć relację z moim Bogiem. I właśnie to jest w skrócie moja historia, dlaczego tutaj jestem. Chciałabym podzielić się z wami dwoma wersetami, znaczy trochę może większą ilością wersetów niż dwoma, ale to są dwa fragmenty, o których myślałam, dlaczego chcę wziąć chrzest, jak to jest opisane w Biblii. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdziale, w 3 wersecie jest fragment, kiedy Paweł był w Efezie i rozmawiał z uczniami. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania. I powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim. To jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imieniu Pana Jezusa. I tak dla jeszcze większego zrozumienia przeczytam fragment z 1 Piotra, rozdział 3, 21 werset. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, który teraz was zbawia.
Nie jest on odmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I ja właśnie mam takie pragnienie. Pragnienie posiadania czystego sumienia. I ja wierzę, że Jezus jest Bożym Synem. Wierzę w to, że zmartwychwstał i umarł. Umarł i zmartwychwstał za mnie i za moje grzechy. Ja chcę ją służyć. Właśnie to jest to, dlaczego tutaj jestem. I teraz, kiedy uwierzyłam w Jezusa, wszystko wygląda inaczej. Po tym, kiedy te 2 lata temu to wyznałam. Jestem pełna miłości do każdego, do moich rodziców, których kiedyś nie darzyłam taką miłością. I to jest niesamowite. Jestem bardzo za nie wdzięczna i za każdego z Was, który tutaj jest. I dziękuję bardzo, że możemy razem cieszyć się tą chwilą i chwała Bogu za to wszystko. Dziękuję Ani, Ania, za Twoją historię, wzruszająca, piękna. Jest naprawdę przywilejem obserwować Cię, jak wzrastasz w Chrystusie. Godzien jesteś, wielki Boże, uwielbienia przyjąć wieś z moich ust. Kocham Ciebie, wielki Panie, mój z radością składam życie w Chrystusie. Godzien jesteś, wielki Boże, uwielbienia przyjąć wieś z moich ust. Kocham Ciebie, wielkie Panie, i z radością składam, że życie być Twym. Panie, załóż nas w miłości swoje. Panie, zabierz nas w miłości Twej. Panie, załóż nas w miłości swoje. Zabierz nas w miłości swej. Krzykujmy Bogu, że jest godzien, że jest dobry, że go kochamy, że cała radość, która miłość z nas wszystkiego. Halleluja. Godzien jesteś, wielki Boże, uwielbienia przyjąć wieś z moich ust. Ciebie, Panie, i z radością składam życie być Chrystu. Panie, zabierz nas w miłości swej. Panie, zabierz nas w miłości swej. Panie, zabierz nas w miłości swojej. Panie, zabierz nas miłości swej. Panie, zabierz nas w miłości swoje. Panie, zabierz nas w miłości swej. Panie, zabierz nas w miłości swoje. Panie, zabierz nas w miłości swej. To jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Dzień, który dał nam Pan.
Zaśpiewam wiary pieśń, by Bogu oddać cześć, bo w nim możliwe wszystko jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mają 6 lat? A jeszcze coś? No bo do nich na wódnienie trzeba. Powaj wyrół odjeto. Znaczy, że z którym rozmawiam? Synem rozmawiają po wajdu. Ania Janek. Zapraszam. Wiaruję Tobie, Panie mój. Całe życie me. Sam jestem mój. A na wieki mój. Oto moje serce przecież wie. Tyś miłością moją jedyną jest. Wierzę, że to ona śpiewa. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, całe jestem Twoja. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością moją jedyną. Siostro Anno, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Twoim osobistym Zbawicielem? Tak, wierzę. Siostro Anno, czy wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał? Tak, wierzę. Czy obiecujesz służyć Jezusowi wiernie do końca swojego życia? Tak, obiecuję. Na podstawie wyznania Twojej wiary i polecenia Pana Jezusa Chrystusa chrzcimy Cię teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się, Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się, Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się, Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się, oto jest dzień, który dał nam Pan. Fajnie. Katekumen, jak się czuje?
Niech będzie chwała
w Skierniewicach, słuchać Mikołaja na poprzednich nabożeństwach. Widzieliśmy jego strój, taki, no, nie wiem jak nazwać, mundurze z orderami. Brat jest pułkownikiem Armii Ukraińskiej, prosto z frontu do nas przyjechał. Jego syn również na froncie. Modlimy się za nich, modliliśmy się i będziemy się modlić. Modlimy się o pokój na Ukrainie. Ale dzisiaj świętujemy chrzest Ani i Mikołaj chce zaśpiewać na chwałę Jezusa, ale też dla Ciebie. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Я хочу заспівати пісню, так як сьогодні це хрещення, і хочу проспівати його три рази. Все ви во Христа хрестившися, во Христа облеклися. Cieszę się, że jestem z Wami. Jest taki mój ogromny przywilej, żeby tutaj być drugi raz na niezwykłej uroczystości w Kąpinie. To jest niesamowite. Kiedy tutaj byłem 2 lata temu, to byłem świadkiem czegoś, co trzeba nazwać przebudzeniem. Ja byłem zaskoczony ilością ludzi. Wszyscy byli zaskoczeni ilością osób, które zostały ochrzczone. O ponad 100% więcej niż było planowane. Ale to nie był tylko taki emocjonalny zryw, ponieważ wiem, że później dalej działy się rzeczy, które przynoszą Boże życie. I my powinniśmy dostrzegać takie rzeczy i w mądry sposób zareagować. W mądry sposób, to znaczy, jeżeli Pan Bóg coś otwiera, to my powinniśmy w to wkroczyć, zaakceptować i uczestniczyć w tym, co On robi, zbierając żniwo, które On przygotował. Ja za chwilę chciałbym podzielić się czymś, co wierzę, że jest związane ze skutecznym zbieraniem żniwa, ale najpierw tak mam taką fajną koszulkę, bo jest ostatnia niedziela lata. Następną niedzielę do roboty. Rozpoczyna się rok kościelny, rok służby, rok działania. Już inne koszulki zakładamy. Może będzie też chłodniej i będzie nam troszeczkę lżej i łatwiej. Zanim podzielę się tym, co chciałem powiedzieć, zostałem poproszony, żeby zrobić taką krótką przerwę na reklamę. Od kilku lat w Polsce działa Biblijna Szkoła Ducha. To jest, jestem przekonany, najlepsze miejsce w Polsce, najlepsza oferta w Polsce, jak uczyć się współpracować z osobą Ducha Świętego w obszarze darów proroczych, objawień, zrozumienia, zastosowania, sprowadzona przez osoby, które są bardzo dojrzałe, bardzo praktyczne, wypróbowane. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ kolejne wydanie zaczyna się w listopadzie w Skierniewicach. Czyli blisko. Zastanówcie się, dowiedzcie się szczegóły. To jest okazja, żeby naprawdę czegoś się nauczyć, żeby się rozwinąć od ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie. Nie będzie tylko teoria, ale tam są też warsztaty. To jest coś bardzo, bardzo dobrego. Od listopada zaczyna się w Skierniewicach. Dowiedzcie się, jak ewentualnie w tym wziąć udział. Mam taki temat, który będzie testem dla dwóch braci z Sochaczewa. Zobaczymy. To nie będzie publiczny test. Siedząc z tyłu będziecie słuchać, bo wydaje mi się, że 4 tygodnie temu mówiłem coś, ten sam temat, czyliłem się
w Sochaczewie. Niemniej dla mnie on jest bardzo ważny. Tam będą się wyświetlać slajdy, a ja przeczytam tekst z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, ostatnie 3 wersety, czyli od 36 do 38. Musicie wyciągnąć swoje Biblię. Ja nie planuję wyświetlania na ekranie wszystkich wersetów. Trzeba czytać ze swojej Biblii, sprawdzać. A więc Ewangelia Mateusza, 36 do 38 wersetu. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Pan Jezus również dzisiaj przygląda się naszemu krajowi, Polsce, naszym znajomym, nieznajomym, którzy mieszkają w naszym kraju i widzi wielkie żniwo. I widzi potrzebę, żeby tych ludzi zebrać do Jego Królestwa. Jedyny sposób, żeby ta potrzeba była zaspokojona, to jest uruchomić pracowników. Uruchomić ludzi. Przebudzenie to nie jest coś takiego, co spada z nieba i nagle wszystko samo się dzieje. Przebudzenie to jest jak żniwo, to jest czas najbardziej intensywnej pracy wśród rolników. Najciężej pracuje się w czasie żniwa, bo trzeba się śpieszyć, żeby niczego nie zmarnować. Wykorzystuje się okazję, która jest dana. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym powiedzieć kilka takich uwag czy dygresji na temat w ogóle wyposażenia Kościoła. Jest bardzo popularny fragment, odkrywany na nowo przez Kościół. List do Efezjan, 4 rozdział. Na slajdzie macie tylko początek tego fragmentu, od 11 do 16 wersetu. Jest tam opisane coś, co nazywa się pięcioraką służbą. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I ten fragment zawiera dwa obrazy Kościoła. Jeden obraz, który sprawia ogromną przykrość, to jest obraz ludzi, którzy wierzą w każdą bzdurę, którą znajdą w internecie. Oglądają kogoś, który mówi fajnie i wierzą tylko dlatego, że mówi fajnie. Ludzi, którzy powtarzają slogany, których nie potrafią znaleźć w Biblii, których Biblia nie popiera, którzy są rzucani na lewo i na prawo tylko przez to, że ktoś w atrakcyjny sposób do nich przemawia. Jest to Kościół, który jest bardziej skupiony na sobie niż na ludziach na zewnątrz, który rośnie albo nie rośnie, jeśli rośnie, to bardzo powoli. I to jest obraz, który jest przykrym obrazem. I mamy drugi obraz namalowany. To jest obraz Kościoła dojrzałego. Ludzi, którzy nie wierzą w cokolwiek usłyszą, którzy nie karmią się tylko internetem, którzy znają Słowo Boże, rozumieją je i wprowadzają je w życie. I Kościół rośnie. I ten tekst mówi nam, żeby przenieść się z tego miejsca, które jest tym miejscem porażki, do miejsca jakości, dojrzałości i rozwoju liczebnego, trzeba znaleźć się pod wpływem tego, co się nazywa pięcioraka służba. Tu jest napisane, jak to się dzieje. Dzieje się to poprzez zastosowanie tych pięciu darów. Po pierwsze, muszę to powiedzieć, ponieważ jak ja zacząłem się razem z moimi przyjaciółmi zaangażowanymi w służbie interesować tym tekstem i odkrywać go, to też takie rzeczy nam po głowie chodziły. To nie jest opis zespołu przywódczego Kościoła. W tym fragmencie nie ma nic na temat przywództwa.
To jest zestaw trenerów, szkoleniowców, narzędzi, których potrzebujemy, żeby się nauczyć dobrze służyć. Jest różnica pomiędzy tym, kto ma władzę, żeby prowadzić, a tym, który potrafi wyposażyć, wyszkolić, nauczyć czegoś. Na przykład ta wspomniana przeze mnie biblijna szkoła ducha ewidentnie pełni taką funkcję. Szkoli ludzi, zmienia ich w obszarze proroczym, w obszarze objawienia i myślę, że też nie tylko. A więc na tej liście są osoby, które zmieniają innych, które szkolą innych. I może ktoś być super prorokiem, który po prostu patrzy, widzi go na wskroś i ujawnia ukryte tajemnice, ale jeżeli nie wyszkolił innych proroków, nie jest na tej liście. Na tej liście są ci, którzy uruchamiają innych, którzy nie błyszczą jak gwiazdy, ale dzięki którym inni błyszczą jak gwiazdy. To jest lista takich osób i my takich potrzebujemy. I Kościół potrzebuje być pod wpływem każdego z tych pięciu darów. Nieważne, czy w zgromadzeniu w Łowiczu, czy w Skierniewicach, czy w Sochaczewie, czy gdziekolwiek indziej jest ten komplet. Prawdopodobnie nie ma. Ważne, żeby każde z tych zgromadzeń było pod wpływem każdego z tych pięciu darów. Jeśli chodzi natomiast o władzę, do kogo należy władza w Kościele, kto rządzi w Kościele, kto ma przywództwo, władza należy do tych, którzy rozstrzygają trudne sytuacje. I dla mnie opis władzy zawiera się w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, nie będę go czytał. 15 rozdział opisuje, jak Kościół poradził sobie z pierwszym wielkim kryzysem. Ewangelia zaczęła być głoszona nie tylko Żydom, ale również ludziom z innych narodów i natychmiast pojawił się problem. Ponieważ dotychczas żydowski Kościół składał się z ludzi, którzy znali prawo mojżeszowe i którzy nadal według prawa żyli. A oto do królestwa zaczęły być wpuszczane osoby, które nie tylko nie przestrzegały prawa, one nawet nie znały tego prawa. I była głoszona Ewangelia, oni byli chrzczeni, podobnie jak Ania dzisiaj, i uzyskali pełnię praw w Bożym Królestwie. I ci, którzy przez pokolenia byli wychowani w szacunku i w życiu według prawa, nie mogli tego znieść. To było naruszenie świętej tradycji, trwającej przez wiele wieków. I pojawił się wielki kryzys. Trzeba było rozstrzygnąć to, bo jeśli nie, to Kościół podzieliłby się na tych, którzy żyją według prawa i na tych z narodów. I z tego powodu, to był poważny kryzys, odbyło się zgromadzenie w Jerozolimie. I czytamy tam, że zebrali się tam apostołowie i starsi. I rozstrzygnęli temat. Dlatego, że władza w Kościele należy do apostołów i starszych. I być może niektórzy z tych starszych byli nauczycielami, albo prorokami, albo ewangelistami, ale nie zostali zaproszeni na to zgromadzenie, które podejmowało decyzję z tego powodu. Zostali zaproszeni, bo byli starszymi w Kościele. Bo nieśli ciężar odpowiedzialności za Kościół. I ciekawe jest to, mieli bardzo poważny problem teologiczny do rozstrzygnięcia, nie zapytali się nauczycieli, jak to rozstrzygnąć. Potrzebowali usłyszeć od Boga, ale nie pytali się proroków, co Bóg mówi. Możecie sprawdzić, przeczytać ten 15 rozdział w swoich Bibliach. Apostołowie i starsi dzielili się tym, co oni widzieli, opowiadali o swojej służbie i podjęli decyzję. I śmiało ogłosili, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Więc my tylko wyrażamy, co Bóg postanowił. Władza należy do apostołów i starszych. Wrócimy do tych pięciu urzędów, dam służb, pięciu szkoleniowców. Mam taki slajd, gdzie w trochę innej kolejności to jest. Zaczniemy od dołu. Ja bardzo krótko i bardzo powierzchownie omówię, co każdy z tych darów robi. Ewangelista, też taką definicję powiedział, mi się bardzo podoba, to jest człowiek, który kocha cię tak długo, dopóki się nie nawrócisz. Jak się nawróciłeś, wypadasz z tego jego zainteresowania, dlatego, że jest cała masa ludzi tam na zewnątrz, którzy potrzebują Ewangelisty. On ma serce dla świata.
ewangeliści nie pozwolą Kościołowi siedzieć spokojnie zamkniętemu w czterech ścianach. Jeśli nie da się namówić, to zmanipulują ludzi, żeby wyciągnąć do ewangelizacji. Oni pobudzają Kościół, żeby zanieść Ewangelię do ludzi, którzy Boga nie znają. Następni na liście są pasterze. Pasterze kochają tych, którzy są w Bożym Królestwie. Oni mają serce do wszystkich, którzy są w Kościele. Oni troszczą się o nich. Oni powodują, że w Kościele jest miłość, że jest poczucie bezpieczeństwa, że nikt nie jest sam, że problemy są rozwiązane. I oni pobudzają do tego, żeby tak Kościół siebie nawzajem traktował, żeby Kościół był bardzo relacyjny. Ewangelista to jest człowiek, który zna wszystkich po imieniu. Wiecie, co to znaczy znać po imieniu? Znać po imieniu to znaczy, kiedy jest zgromadzenie. I dzisiaj też będzie, już trochę było i będzie jeszcze czas na takie luźne rozmowy. To pasterz, on nie tylko myśli o tym, jak mieć dobrze funkcjonujący kościół, gdzie wszystko jest poukładane, ale on będzie podchodził do ludzi i nie tylko będzie rozmawiał o życiach, o służbie Bogu, o tym, co trzeba tutaj robić w ramach Bożego Królestwa, ale zapyta, jak się ma twoja żona, jak się mają twoje dzieci, jak się idzie w pracy, bo zna swoich ludzi po imieniu. Znać po imieniu to wiedzieć rzeczy, które wydają się nieważne, a jednak są ważne, bo opisują twoje życie. Następny jest nauczyciel. Nauczyciel to jest ten, kto kocha prawdę. Jak czasami głupoty są opowiadane, to w nim się wszystko skręca i on musi coś zrobić, żeby wyprostować krzywe ścieżki dziwnego myślenia. Dzisiaj zrobię wam taki mały test nauczycielski. Tylko trochę będzie bolało. Nauczyciel pilnuje, żeby było dobrze zrozumiane i głoszone Słowo Boże. I żeby ludzie nie stali w miejscu, ale żeby rozwijali się w poznawaniu Boga. Nie możemy się uczyć tylko przez pierwsze 2 lata od nawrócenia. Możemy uczyć się przez całe życie, do końca życia odkrywać nowe rzeczy z Bożego Słowa. Prorok to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, żeby słyszeć i przekazywać Boże Słowo, albo widzieć i przekazywać, co Bóg pokazuje. I gdzie prorok się pojawia, tam ludzie widzą i słyszą. Wiele razy doświadczyłem, że w obecności kogoś, na kim spoczywa namaszczenie prorocze, ja zaczynam więcej prorokować i więcej widzieć i doświadczam rzeczy, których nie doświadczałem wcześniej. Dlatego, że prorocy wnoszą, oni uruchamiają gdzieś tam porzucone obdarowanie. Wreszcie apostoł, podoba mi się taka definicja, którą od Jurka Rygalskiego słyszałem, jest posłany, aby posyłać. Apostoł nie pozwoli, żeby Kościół siedział w miejscu. Jego zainteresowaniem jest to, co się nazywa wielki nakaz misyjny, czynienie uczniami i wysyłanie. On sam jest posłany, ale on też będzie innych posyłał. On nie pozwoli, żeby Kościół zboczył gdzieś na boczne drogi. On jest ojcem duchowym, który wydobywa z ludzi ich potencjał i uruchamia ich. Każda część Kościoła potrzebuje być pod wpływem daru apostolskiego. Mamy też kogoś, kogo nie ma na tej liście. Tradycyjnie nazywamy go pastorem. Tutaj jest pastor Zbyszek w bardzo fajnym krawacie. Pastor to jest po prostu przywódca. Ten główny starszy, który prowadzi Kościół. I on może być bardzo obdarowany jako nauczyciel, a może jako ewangelista, albo jako pasterz, może być jakąś mieszanką tego obdarowania. Może być bardzo różnie i to ma wpływ na styl, w jakim prowadzi Kościół. Ale główna jego cecha jest taka, że Bóg powierzył jemu Kościół. Dał mu jakąś wizję, zadanie. Otrzymał je od Boga. I chciałbym, żebyśmy temu się przyjrzeli i takiej cesze pastora i właściwie każdego przywódcy, którego rzeczywiście Pan Bóg powołał. Zacznijmy od tekstu z pierwszego listu Piotra. Możecie to sprawdzić, ja to szybko będę mówił. Ten tekst, który macie na ekranie, 1 Piotra 2:25, to jest
niemalże cytat ze słynnego 53 rozdziału Księgi Izajasza. I w tym 25 wersecie czytamy: byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To jest opisane nasze zbawienie. Nasze zbawienie zostało opisane w taki sposób. Kiedyś byłeś jak owca bez pasterza, pogubiona, poplątana w swoim życiu, a teraz zawróciłeś i odnalazłeś swojego pasterza lub odnalazłeś swojego pasterza i życie twoje zaczęło się układać. I coraz bardziej patrzę na życie ludzi wokół. Spotykam się z różnymi osobami, z różnego rodzaju problemami, które zdarzają się w życiu ludzi. To jest, myślę sobie, to jest bardzo prawdziwy obraz. Większość problemów ludzie robią sobie sami. To nie są nieszczęścia, które ich spotkały, ale na własne życzenie, przez swoją własną głupotę marnują życie, marnują zdrowie, bo są jak owce, bo człowiek nie potrafi zarządzić sam swoim życiem. Kiedy zostaje sam, to jest skłonny, żeby popełniać głupoty, żeby szukać zaspokojenia, a znajdować jakieś nieszczęścia. To mi przypomina taką sytuację, którą tylko raz w życiu miałem do czynienia. Ewidentnie nie jestem fachowcem, gdy chodzi o pasienie owiec, ale mój teść miał kiedyś stado owiec i ja tam poszedłem, gdzie one były i odkryłem, że jedna taka mała owieczka przeskoczyła przez ogrodzenie i tym sposobem znalazła się na zewnątrz samego stada, gdzie tam była jej mama, tak? Chciała tam wrócić. I ja pomyślałem sobie, no jakoś nie potrafię wrócić, pomogę jej. Co za problem? Jest owieczka, która beczy, chce się dostać tam, płot nie jest bardzo wysoki, ja mam dosyć umiejętności, żeby odpowiednim miejscu ten płot uchylić. Wyobraźcie sobie, 20 minut mi zabrało, zanim ta durna owca wróciła z powrotem do stada. Pomyślałem sobie, owce są naprawdę głupie i potrzebują fachowego pasterza, żeby sobie poradzić w życiu. I to jest ten obraz. My wszyscy, dopóki nie spotkamy pasterza, mamy byle jakie życie. Nawet jeśli nam się wydaje, że osiągamy sukces. Więc nasze nawrócenie i nasze zbawienie jest opisane w ten sposób. Odnalazłeś, odnalazłaś pasterza. Przeczytam jeszcze raz ten tekst Ewangelii Mateusza. 9 rozdział 36-38. A widząc lud, żalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Pewnie wiecie, jeśli nie wiecie, to dowiecie się dzisiaj, że to jest grzeczne tłumaczenie. To słowo wyprawił to jest takie ugrzecznione tłumaczenie oryginalnego tekstu. Jest tam greckie słowo ekbalo, które również jest użyte, żeby opisać wyrzucenie demonów. I tam, gdzie jest ono użyte, gdy chodzi o demony, to tłumacze dokładnie tłumaczą: wyrzucił demon. Więc Pan Jezus mówi, żeby wyrzucił. Nie żeby poprosił, nie żeby powiedział, a może byście poszli, tylko żeby wyrzucił. Wyrzucenie oznacza użycie siły. Dlaczego? Dlatego, że od samego początku do dzisiaj jest problem. My, jako ludzie wierzący, mamy małe zainteresowanie tym, żeby pochać niewierzących, pójść do nich i głosić Ewangelię. Mamy mnóstwo przeszkód. W większości z nas, oprócz tych, którzy są ewangelistami, zwyczajnie się nie chce pokonywać te przeszkody. Niektóre są trudne do pokonania. Więc potrzebna jest moc Boża, która działa w odpowiedzi na modlitwę. I to jest moc Ducha Świętego. I chcę powiedzieć, że Pan Bóg sobie radzi, kiedy prosimy Go, żeby sobie poradził. I nie polega to na tym, że On wykręci komuś rękę i go kopnie jakoś i tam, chociaż może czasami. Ale jeśli ktoś chce, jeśli ktoś się modli, to Bóg przez Ducha Świętego użyje go w głoszeniu Ewangelii. Tak było z przestraszonymi apostołami, którzy owszem, gorliwie się modlili, ale zamknięci na klucz ze strachu przed Żydami. To jest zapis Bożego Słowa. Oni byli naprawdę przestraszeni, skoro zamknęli się na klucz, mimo że nikt się do nich nie dobijał. Nikt ich nie szukał i nikt ich naprawdę nie zamierzał w tym momencie zgładzić. Ale byli przestraszeni. Jak takich przestraszonych wysłać do ludzi, którzy potrzebują usłyszeć? A co się stało? Modlili się, Duch Święty wstąpił,
wpadli w taki odmienny stan świadomości, coś im się wyłączyło. Podobnie jak popiłem alkohol, opuszczałem jakieś hamulce, led odszedł, wylegli na ulicę, wyglądali tak, że zrobiło się zmiegowisko i później już samo poszło. 3000 ludzi się nawróciło. Pan Bóg sobie poradził. Drugi raz, kiedy czytałem, że Pan Bóg sobie poradził, było zupełnie inaczej. Kiedy skończył się czas głoszenia dla Żydów w Jerozolimie, przyszło prześladowanie. I zostali wypędzeni, to już było użycie siły, do jakichś innych miejsc i zaczęli tam głosić Ewangelię. I nastąpiło wielkie przebudzenie w Samarii. Znaki i cuda działy się przez ewangelistę Filipa. Jeszcze później czytamy w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł został uwięziony. I poprzez to, że został uwięziony, miał możliwość głoszenia Ewangelii do ludzi, do których nie było dostępu. Wiecie, że nie ma dostępu do ludzi, którzy są na wysokich stanowiskach? Tam są ochroniarze, tam są zabezpieczenia, tam nie można się dostać. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Ale poprzez aresztowanie, uwięzienie Pawła na wiele lat, on miał wiele okazji, żeby ludziom na najwyższym miejscu przywództwa, odpowiedzialności i władzy opowiadać Ewangelię. To są sposoby, jakie Pan Bóg używa. Ja już myślę, że mówiłem Wam, a jeśli nie, na pewno mówiłem to w Sokaczewie, o takim przebudzeniu, które stało się przez mojego kolegę ze studiów. Człowiek trochę podobny do mnie, matematyk, dobrze poukładany w głowie, nauczyciel, ale nieśmiały. Ktoś, kto nigdy nie zaczepi kogoś na zewnątrz, na ulicy, niezdolny do tego. Kiedy Duch Święty stąpił na niego, przeszedł przez Duch Święty, no bo nawiasem było duże przeżycie, bo przez dwa dni on tylko w językach był w stanie mówić. W jego sercu pojawiło się pragnienie, żeby głosić Ewangelię w jego stronach rodzinnych, w północno-wschodniej Polsce. Miejscu, które w całej swojej historii, tej polskiej historii, nie widziało żadnego ewangelicznego chrześcijaństwa. Ale jak to zrobić, kiedy się nie jest takim śmiałym, bezczelnym ewangelistą, który potrafi w ogóle do kogoś podejść i go zaczepić? Wiecie, że Pan znalazł sposób, żeby mojego kolegę użyć. Trafił na spotkanie, został wyposażony wcześniej przez sen, widział to, co się będzie działo i zachęcony tym snem, na tym spotkaniu powstał. To spotkanie było, to był oczy na temat całego ludzkiego. Na tym spotkaniu powstał i powiedział parę rzeczy, powołując się na Biblię. I to spowodowało, że jeden obecny człowiek, tylko jeden, został poruszony i go zaatakował po spotkaniu. Mówi, a skąd ty to w ogóle wiesz? Z Biblii. Dawaj mi to Biblię, muszę sprawdzić. Zabrał Biblię, zabrał mojemu koledze Biblię. Mówili się kilka dni później. Na rozmowę, żeby wyjaśnić sobie. Powiem jeszcze trzy inne Biblie. Zdobył gdzieś jeszcze trzy inne tłumaczenia. To było bardzo dawno, w 80-tych latach. Nie było tak łatwo o Biblii. I ten człowiek się nawrócił. Ten człowiek pracował, reperując sprzęty gospodarstwa domowego. Codziennie odwiedzał wiele domów. I nie miał problemu, żeby nawiązywać nowe relacje. Umiał rozmawiać z ludźmi. Tylko nie umiał głosić Ewangelii. Więc rozmawiał z ludźmi, był poruszony dla Boga, zaczepiał ludzi, których naprawiał rzeczy. Jak znalazł kogoś zainteresowanego, to umawiał go z moim kolegą. Mój kolega też przedstawił mu Ewangelię. W krótkim czasie kilkadziesiąt osób przyszło do Chrystusa. Przez lata nie docenialiśmy tego, a jednak to było przebudzenie. I dzisiaj nadal jest w Borwolecku i jeszcze inne zgromadzenie tam powstało. Mnóstwo ludzi się nawróciło. Bóg ma sposób, żeby wyprawić ciebie do zebrania żniwa, jeśli tylko oddasz się do dyspozycji. On znajdzie sposób, w którym poradzi sobie ze wszystkimi twoimi słabościami. Możesz uważać sobie niewygadaną, nieśmiałą, nie wiesz jak to zrobić. Bóg wie, jak ciebie użyć. Każdy nadaje się, żeby być takim robotnikiem. Ale to, co jest ciekawe w tym tekście, to jest to, że Pan Jezus tu nie mówi o, nie wspomina w ogóle ewangelistów. On mówi owce bez pasterza. Z tekstu wynika, że główną potrzebą ludzi jest, żeby znaleźli pasterza. To jest ciekawe, coś, co do mnie dotarło, kiedy przez lata myślałem,
Trzeba się modlić, żeby zostali wysłani ewangeliści. Ale też odkryłem, to taka obserwacja ministra zwyczajnego, że zdecydowanie poniżej 5% populacji kościelnej to są ewangeliści, ewangelistów jest mało. To są wyjątkowe osoby. To są tacy ludzie, którym jakoś samo wychodzi. Ciągle z kimś rozmawiają o Bogu. Potrafią zaczepić niektórzy z nich. Nieznajomy, znajdują zawsze jakiś sposób, oni tym żyją. Drugie odkrycie, które gdzieś tam pojawiło się w moim życiu, że około połowy kościoła to są ludzie skonstruowani na pasterzy. Około połowy kościoła to są ludzie, którzy są tak obdarowani, taki mają kształt, taką osobowość, że nadają się na pasterzy, są relacyjni. Główna rzecz, której mogą się udzielać, to zatroszczyć się o kogoś. I to ma sens. Dlatego, że rzeczywiście praca ewangelisty to jest kochać kogoś, dopóki się nie nawróci. I taki ewangelista, mieliśmy takiego w zborze, jak byłem pastorem, on potrafi kilkanaście osób w ciągu roku przyprowadzić naprawdę do Chrystusa. Z iloma on rozmawiał, to nie wiem, tak? Prawdopodobnie z dziesiątkami, setkami, ale kilkanaście, jeden przeprowadza do Chrystusa. Nie jest w stanie taką ilością się zająć. Ma swoją rodzinę, pracę, nie jest w stanie tymi ludźmi się zająć. Więc mieliśmy sukces wtedy, kiedy on przeprowadzał, a ktoś przejmował. Kto? Pasterz. I mamy trwałe owoce wtedy, kiedy przyprowadzony przez ewangelista, przez ewangelistę spotkał się z pasterzem. Ktoś się nimi zajął przez kolejne tygodnie i miesiące. Praca pasterza jest dłużej trwająca niż praca ewangelisty. Dlatego potrzebujemy wielokrotnie więcej pasterzy niż ewangelistów. Już zaczynacie rozumieć, o czym ja mówię. Chyba tak. Ewangelia Mateusza 26:31. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Pan Jezus mówi o takiej prawie. Kiedy przyjdzie kryzys, aresztują mnie, to się rozproszycie. Tak? Czyli on mówi o czymś takim: jest pasterz, gromadzi, nie ma pasterza, ludzie się rozpraszają. Ludzie są biedni, bo nie spotkali pasterza. Gromadzą się i mają życie, kiedy pojawia się pasterz. Ja widziałem, jak działa na maszynie pasterskiej. Nie ma dosyć czasu, żeby wszystko przykładu opowiedzieć, ale opowiem o jednym przykładzie z też północno-wschodniej Polski. Kilka lat temu widzieliśmy taką kobietę, która była częścią naszej grupy, kiedy mieszkaliśmy tam w Bąkach, Ewę. Ewa mieszkała koło Grajewa i Ewa opiekowała się swoją mamą. Sama była mamą chłopaka, który chodził do szkoły, taki wiek szkolny. I Ewa miała problem. W Grajewie nie było zboru. Ona bardzo chciała uczestniczyć w nabożeństwach i żeby jego syn brał udział, był w kościele regularnie, w którym też sobie jakieś zajęcia na dziecię. I musiała wybierać albo jeździć na północ do Ełku, albo na południe do Białegostoku. Jak rozmawialiśmy z Ewą, to dotarło do mnie, że w Grajewie jest przynajmniej kilkanaście, a może więcej osób nawróconych, ale nie ma zboru. I dotarło do mnie, osób jest dosyć. Jak tylko pojawi się pasterz, natychmiast zgromadzi tych ludzi. Będzie zbór. Kilka lat później kościół zarządkowy wysłał tam pastora. I natychmiast powstał zbór. Potrzeba było pasterza, który zgromadzi ludzi. Nie znam dość dobrze historii tego, jak powstał zbór w Łowiczu. Może nie z orzędu rozmawiać z pastorem Zbyszkiem. Ale mam takie wrażenie z daleka, że było coś podobnego. Byli ludzie nawróceni. Przez lata potrzebował pojawić się ktoś, na kim Bóg położył rękę, powołując go na pasterza. I ludzie się zgromadzili. To tak działa. Pasterze gromadzą ludzi. I teraz ten taki test nauczycielski. Następny slajd sobie włączymy. Tam macie to pytanie. To pytanie brzmi: o kim mówił Pan Jezus w 10 rozdziale, 10 wersecie Ewangelii Jana,
wypowiadając słowa: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. O kim mówił Pan Jezus? Słucham? O diable. Jeszcze kilka lat temu powiedziałbym to samo. Ale jedna z zasad zrozumienia Bożego Słowa jest: czytaj w kontekście. Chcesz zrozumieć werset? Przeczytaj rozdział. Przeczytaj kilka wersetów wcześniej, przeczytaj kilka wersetów później. Sprawdź, czy to w domu, bo ja całego 10 rozdziału nie przeczytam teraz. W całym 10 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus ani jeden raz nie mówi na temat diabła. Czy tym w ogóle nie zajmuje. I chociaż prawdą jest, że diabeł niszczy, kradnie, zażywa i wytraca, Pan Jezus w tym wersecie nie mówił na temat diabła. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli powtarzamy slogany i nakładamy na tekst, to slogany nas okradają od ważnych rzeczy, które tekst mówi. Ten tekst mówi coś ważnego. I ja nie chcę, żebyście byli okradzeni z tego, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Więc przeczytam teraz pierwszy, drugi, siódmy, dziesiąty werset z tego 10 rozdziału Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. A więc już mamy powiedziane, kto jest złodziejem, ten, kto nie wchodzi przez drzwi. Każdy, kto nie wchodzi przez drzwi, jest złodziejem. To jest definicja złodzieja. Każdy, kto nie wchodzi przez drzwi. Tak Pan Jezus to wierzy. Później mówi o złodzieju, ale teraz mówi, kto jest złodziejem. Złodziejem jest ten, kto nie wchodzi przez drzwi. Werset 7. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Już wiemy teraz, co to są drzwi, a właściwie kto to są drzwi. Drzwi to jest Pan Jezus. Czyli każdy, kto nie wchodzi przez Pana Jezusa, czyli nie został przez Niego upoważniony, żeby wkroczyć do owczarni, jest złodziejem. Pan Jezus mówi o ludziach, którzy sobie coś uzurpują, chcą przewodzić lub prowadzić, ale nie zostali przez Niego powołani. I mówi, że każdy taki człowiek jest złodziejem. I w końcu 10 werset: złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miał życie i obfitowało. Więc mamy dwie możliwości. Albo ktoś wszedł przez Pana Jezusa, czyli został przez Niego powołany do przywództwa, do odpowiedzialności. I wtedy będzie miał Jego serce. Będzie miał pasterskie serce. Będzie taki, jaki jest Pan Jezus, który jest wielkim pasterzem owiec. Albo ktoś samowolnie przejmuje odpowiedzialność bez tego powołania i może mieć piękną wizję. Może mieć wspaniałe, szlachetne zamiary. Na końcu okaże się, że jest złodziejem i zbójcą. Przynosi zniszczenie. To jest takie proste. Jeśli ktoś jest powołany, przynosi życie obfitości. Jeśli ktoś nie jest powołany, może mieć piękne myśli, piękne zamiary, piękne ambicje, ale w rzeczywistości będzie prowadził ludzi na zniszczenie. To, o czym mówi Pan Jezus, to jest coś takiego, że jeżeli ktoś został przez Niego powołany, to będzie miał pasterskie serce. Każdy przywódca w Kościele powołany przez Pana Jezusa ma pasterskie serce. Nawet jak nie jest typowym pasterzem, jest nauczycielem, ma pasterskie serce. Ja tutaj, pastor Zbyszek mi to od czasu do czasu nazywa biskupem, ale to polega na tym, że mamy kilkadziesiąt, teraz około 80 zgromadzeń w Polsce i jakoś muszę się interesować, troszczyć, opiekować i raz do roku zbieram dane statystyczne, bo Główny Urząd Statystyczny nas prosi o to, takie zbiorcze na temat Kościoła. I zawsze zadaję pytanie, ile tam członków macie w Kościele. I czasami pastorzy kontaktują się ze mną, ale ja nie wiem, jak ich policzyć. Jeden przychodzi w każdą niedzielę i coś robi, drugi przychodzi w kratkę. Kogo mam liczyć? Kogo mam tutaj liczyć? Ja mówię, to jest bardzo proste. To jest naprawdę proste. Zajrzyj do swojego serca i policz wszystkie osoby, za które czujesz odpowiedzialność. I wiecie, że to jest zawodnikowe. Możecie porozmawiać ze Zbyszkiem. Każdy pastor wie, za kogo bierze odpowiedzialność. Wie, kogo ma w sercu. Bo ma pasterskie serce. I ludzie wiedzą o tym, że ten człowiek bierze za nich odpowiedzialność.
Czasami może się to nie podobać, albo są zachwyceni, ale wiedzą, że tak jest. To jest coś, do czego Pan Jezus nas powołuje. Ale chcę powiedzieć, że jak wzrasta zgromadzenie, nie wystarczy jeden przywódca, który ma pasterskie serce. Potrzeba więcej ludzi, dużo więcej ludzi. Jak nowi ludzie się nawracają, potrzeba jeszcze więcej ludzi, którzy mają pasterskie serce. Więc ostatni raz ten sam tekst przeczytam. A widząc lud, żalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwie wyślijmy wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Zebranie żniwa, zebranie wszystkich osób, które Bóg chce widzieć w swoim królestwie, wymaga zaangażowania wielu pasterzy. I pastorów, którzy prowadzą zgromadzenie. Ale wielu innych pasterzy, tak, potrzebni są ewangeliści, potrzebni są nauczyciele, potrzebni są prorocy, apostołowie, ale najwięcej potrzeba pasterzy. Czyli kogoś takiego, który zdecyduje się poświęcić trochę swojego życia dla tej nowej osoby, która dopiero przyszła do Bożej rodziny i potrzebuje, żeby ją wszystkiego nauczyć. Ktoś taki, który niedawno się nawrócił, jest jak takie malutkie dziecko, które jeszcze samo wielu rzeczy nie umie i nie przeżyje, jeżeli ktoś się nie zaproszczy. Możecie próbować samemu przyjrzeć się, jak wygląda życie Kościoła, gdzie jest tak dużo frustracji, gdy chodzi o ewangelizację. Organizuje się ewangelizację. Ludzie podnoszą ręce, wypełniają jakieś ankiety, wychodzą do przodu, powtarzają modlitwę. I bardzo niewielkim stopniu Kościół wzrasta. Wiecie dlaczego? Bo ewangelista może wykonał swoją pracę, ale pasterz już nie. I byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie moja siostra od nas była doradcą w czasie Festiwalu Nadziei 8 lat temu. Pewna kobieta wyszła do przodu, ona się tam zajęła, rozmawiamy, wymieniły numer telefonów. Ta kobieta została wysłana do jakiejś wspólnoty kościelnej. Poszła tam pierwszy i ostatni raz. Nie poczuła, że ona pasuje. Nikt się nie zainteresował. I całkowicie by odpadła w tym momencie. Była to kolejną porażką ewangelizacyjną. Kimś to szczerze wyszedł, odpowiedział na wezwanie i zniknął gdzieś w statystykach. Ale ta siostra miała zadanie, żeby do niej zadzwonić i dowiedzieć się, jak jej idzie. Dowiedziała się, że ona nie odnalazła się w tej wspólnocie, do której została wysłana. Więc powiedziała: no wiesz, to mnie może też są jakieś takie spotkania dla mnie nawrócone. Zajęła się, zatroszczyła się. I przez pewien czas ta kobieta była później w jej małżeństwie, ale nie została stracona. Dlaczego? Dlatego, że ktoś się zainteresował. Każdy może coś takiego zrobić. Jeśli nie jesteś ewangelistą, nauczycielem czy prorokiem, nie masz jakichś innych zadań, to może jesteś pasterzem, którego Bóg powołuje, żeby się zainteresować, żeby się zaproszczyć. Jeszcze mam jedną taką tajemnicę wiary zdradzę, dosyć oczywistą. Można być pasterzem dla kogoś, nawet zanim się jeszcze nie nawrócił. Można się kimś zainteresować, zanim podjął decyzję nawrócenia. Może taka historia była Ani, tak jak słyszeliśmy, że to zainteresowanie było zanim Ania spotkała się z Bogiem i podjęła decyzję, która dzisiaj zaowocowała zawarciem przymierza. Chcę zakończyć modlitwą. Pan Jezus powiedział, żebyśmy prosili Pana żniwa, żeby wyprawił swoich robotników. Ja chcę poprosić was, żebyście oddali się Jemu do dyspozycji. Zapewniam was, że jak powiesz Jemu tak, to On będzie wiedział, jak ciebie użyć. Jeśli powiesz Jemu tak, to On będzie wiedział, jak ciebie użyć. Znajdzie dla ciebie sposób, że przez ciebie Królestwo Boże się rozwinie. Potrzeba wielu ludzi z pasterskim sercem. Potrzeba listów, proroków, do osiedli apostołów i bardzo wielu
pasterzy, różnych pasterzy. Takich, którzy się zatroszczą o kogoś, kto ma wejść albo dopiero wszedł do Bożego Królestwa. No, musicie wstać. Ojcze, dziękuję Ci za to, że tutaj w Kopinie 2 lata temu pokazałeś swoją moc. Pokazałeś, co Ty możesz uczynić. Dałeś znak, że jest czas, aby zbierać szlifę. Dziękuję Ci za tamto poruszenie, które do dzisiaj ma swoje owoce. Dziękuję Ci za Anię, która dzisiaj zawarła swoją przymierze przez chrzest. Dziękuję Ci, że to wszystko pokazuje, że Ty chcesz, żeby jeszcze większe żniwo zostało zebrane dla Twojego Królestwa. I Ojcze, proszę Cię, żebyś wyprawił robotników do zebrania tego żniwa. Panie, proszę, żebyś uruchomił skutecznych ewangelistów, aby spowodowali poruszenie tam w świecie, skuteczne, pełne mocy. Ale przede wszystkim proszę Cię, żebyś uruchomił pasterskie serca. Panie, my wszyscy, jak tu jesteśmy, oddajemy się do Twojej dyspozycji, prosząc Ciebie, żebyś każdego z nas wyprawił do zebrania żniwa, jako Twojego robotnika. Ojcze, ja stoję przed Tobą, proszę Cię, Panie, chcę jeszcze brać udział w zbieraniu żniwa dla Twojego Królestwa. I proszę Cię za każdą osobę, która jest w tym miejscu. Każdą osobę, każdy bez wyjątku. Czy jest z Polski, czy z Ukrainy, czy z Łowicza, z Kierniewic, z Kaczewa, czy jeszcze z jakiejś innej miejscowości. Proszę Cię za każdy, aby usłyszał Twój głos, aby poczuł to wrzenie, jakie jest w Twoim sercu na Polsce. I był uczestnikiem zbierania żniwa. Panie, proszę Cię, obudź pasję i przez Twojego Ducha Świętego wypraw nas do ludzi, którym możemy pomóc wejść do Twojego Królestwa. Ojcze, proszę Cię o to. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękujemy Andrzejowi. Siądźmy na chwilkę, czy na dłużej, za wspaniałe dla Słowa Bożego. Pewnie dla wielu z nas było wiele odkrywczych prawd i jesteśmy zachęceni, zbudowani. Mam nadzieję, że wszyscy albo większość z nas usłyszała to wezwanie, aby być gotowymi do pójścia tam, gdzie nas Bóg skieruje. Czy to, tak jak statystyka brata mówiła, połowa z nas zostanie pasterzami, część z nas będzie inne zadania albo inne powołanie realizować. Każdy je w Kościele ma. Nie ma w Kościele osoby bez powołania. Więc jeśli myślisz, że taką osobą jesteś, no po prostu jeszcze nie odkryłeś tego, albo po prostu nie odkryłeś. Dziękujemy, bracie, za wspaniały wykład. Rozumiem, że wysypie się teraz w naszej okolicy, tu Łowicz, Skierniewice, Zbaczew, tłum pasterzy. Jezus ustanowił dwa takie znaki, takich ważnych prawd. Jeden mieliśmy okazję oglądać dzisiaj w postaci chrztu Ani, tak? Znak wiele znaczenia ma, symbolizuje i śmierć starego człowieka, i powstanie do nowego życia, nowego człowieka, nawrócenie, zanurzenie w śmierć Jezusa. Wiele symboli, wiele znaków, wiele znaczenia tego symbolu. I drugie takie ustanowienie Jezusa to Wieczerza Pańska. Zapraszam Artura, żeby poprowadził nas w tej części. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Niezmiernie się cieszę, że dzisiaj mogę prowadzić tę wieczerzę Państwa, ale też, że mogę uczestniczyć w tak ważnym dniu chrztu. Chrztu świętego w wodzie wodnego chrztu. Brat Andrzej wspomniał dzisiaj o, że nie będzie całego rozdziału zajaszać o 53. Ja mam go przygotowanego. Właśnie i chciałem na nie poczytać, ale będę potrzebował też pomocników. Także zapraszam Ciebie potem. Michale Sokaczewa, też zapraszam Ciebie. Mikołaj, poproszę Was. Poproszę Was. Edwardzie, ze Skierniewic. Mogę Cię poprosić? Nie. Sylwek, mogę Cię poprosić? Mariusz, poproszę Cię.
Przeczytam najpierw ten rozdział. W 1953 nic Cię nie zależy. Ja mam tłumaczenie ewangelicznego i stosunku biblijnego, więc może się troszeczkę różnić tym, co będzie minął dzisiaj za mną. Kto uwierzył na przynieści, a ramię Pana nad nim się ukazało, wyrósł przed nim jak latorość i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, a nie wyglądu, który można by podziwiać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą. Kimś, przed kim zakrywa się twarz, zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby. Dźwigał nasze cierpienie, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę. A Pan i jego dotknął karą, zawinął nas wszystkich. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześni nikt się tym nie przejął. Tak wyrwany został z ziemi spośród żywych za przestępstwo mojego ludu. Spadł na niego cios i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego. Ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. Ale to Pan zechciał go tak zgnieść i dotknąć słabością, gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę. Ujrzy potomstwo, będzie żył długo, dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi. Sam uścignie na siebie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzielił mu mocny za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To Jezus stawił się za wszystkimi grzesznikami. Był męczony, torturowany, abyśmy dzisiaj mogli mieć radość. Bo gdy był przybijany do krzyża, gdy tam był na krzyżu, zawołał, wykonało się. Oddał swoje życie za nasz grzech, ale zmartwychwstał. Żyje, jest w naszych sercach, jest pośród nas, jest żywym Bogiem, prawdziwym, realnym. Dzisiaj możemy uczestniczyć w wieczerzy, którą sam ustanowił, abyśmy to czynili na Pana jego pamiątkę. Chcemy to robić. Chcemy w tej wieczerzy uczestniczyć, jak jest napisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 22. Od wersetu 14-20. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z nim apostołowie, i zwrócił się do nich, gorąco pragnął, by przed moją męką spożyć tę paschę wraz z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas i wypełnienia Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już
stworzyli i powiedział, ten pieniądz to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią za was przelaną. Kochani, zachęcam do przystąpienia do wieczerzy. Jeżeli twoje sumienie godzi się, jest czyste, to wszystko. Mamy wino, mamy chleb. Też jest sok. Jeżeli ktoś nie może pić alkoholu lub z jakimś tam powodu, mamy sok. Dlatego zapraszam, byście podchodzili. Podchodzili i uczcili tą pamiątkę z radością. Zapraszam, kochani, podchodźcie. Bo Jezus powiedział, to czyńcie. Chyba sok czerwony. Powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. To nasz Pan.
nasz Bóg jest święty. To nasz Bóg, nasz Pan jest święty. Halleluja. Dziękujemy Ci, święty Boże. Święty Tato. Dziękujemy Ci, Jezu, za ustanowienie tej pamiątki, że możemy w tym momencie wspominać Cię. Dzięki. Dziękuję na razie. Usiądźmy. Poproszę Janek. Podejdź. Jeszcze przed nami końcowe akcenty tego spotkania. Masz tutaj po mnie. Będzie jeszcze taka modlitwa, błogosławieństwo dla naszej Ani przez Andrzeja i Jolę. Ale wcześniej może ktoś przyjechał z upominkiem dla Ani. Dlatego myślę, że to będzie dobry czas, żeby Ani takie upominki wręczyć. A po wręczaniu tych upominków poproszę potem Jolę i Andrzeja, żeby pomodlili się o Anię. Podejść Ania tutaj do przodu. To jest ten czas, kiedy można Ani coś dać, albo po prostu podejść i złożyć jej. Aha, jeszcze tylko powiem, że od zboru dany Ani taki dosyć nietypowy, wyjątkowy przekład Nowego Testamentu. Zapraszam Was. Może w trakcie coś zagrasz. Będzie też taką pieczęcią dla Twojego życia. Radość.
Cześć Panu, będzie Twoją siłą. I oto się teraz modlę. Ojcze, dziękuję Ci za Anię. Dziękuję Ci za jej decyzję. Dziękuję Ci za jej życie, które było, ale przede wszystkim za to, które masz dla niej. Za te wszystkie wspaniałe lata życia, które masz dla niej przygotowane, które będzie wchodziła z radością Twoją, która będzie jej siłą. Amen. Także dziękuję Ci bardzo, że Ania nie tylko usłyszała o Tobie, nie z drugiej ręki, ale osobiście doświadczyła Ciebie, prawdziwego Boga. To, czego pragnęło jej serce, stało się rzeczywistością. I teraz zawarła z Tobą wieczne przymierze. Z Twojej strony przez krew Pana Jezusa, z jej strony przez zanurzenie w wodzie. Teraz ją powierzamy w Twoje ręce na kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata jej życia. Panie, napełnij jej ducha wytrwałością. Panie, daj jej pasję do tego, żeby nieustannie poznawać i odkrywać Twoje ścieżki, a przede wszystkim Ciebie. Panie, dziękuję Ci za to, że wkładasz w jej serce pragnienie, aby Tobie służyć. I proszę, żeby ten obraz, to pragnienie pochodzące od Ciebie rozwijało się, aby stało się coraz wyraźne, aby wiedziała i odważnie z wiarą szła za tymi rzeczami, które Ty powierzyłeś jej. Panie, dziękuję, że Ty czynisz ją mocno, wytrwałą, a jednocześnie twórczą. Ojcze, dziękuję Ci za to w imieniu Pana Jezusa. Ja wierzę, że Bóg wkłada twórczego ducha w Twoje serce, co oznacza, że będziesz służyć Bogu, będziesz się uczyć od wielu ludzi, ale na tym, czego się nauczysz, dołożysz jeszcze coś, co było zupełnie nowe, o czym Ci nikt nigdy nie mówił, a co wynika z Bożej inspiracji. Nie bój się spróbować, nie bój się popełniać błędów, idź odważnie za Nim, ponieważ On zamierza Cię używać w sposób, który będzie przynosić bardzo dużo owocu do Bożego Królestwa. Czasami bardzo niestandardowo, czasami zupełnie inaczej niż to robią inni, ale jednak, kiedy On Cię będzie prowadził, to Twoje działanie i Twoja służba będzie przynosić dobre rezultaty. Będzie przynosić owoce, które przyniosą chwałę Bogu. Amen. Amen. Serce swe, byś był zdrowieniem dla nas swe. Szczęście w Twojej prawdzie stać i swoją rękę Tobie dać. I zawsze będę wierzyć, miłość Twa wielka, tak. O miłości Twej zawsze śpiewać. O miłości Twej zawsze śpiewać chcę. O miłości Twej zawsze śpiewać. O miłości Twej zawsze śpiewać chcę. O miłości Twej, o miłości Twej, o miłości Twej, Jezu, śpiewać chcę. O miłości Twej, o miłości Twej, o miłości Twej, Jezu, śpiewaj chcę. Mój Pan, o życie wieczne mi dał. Mój Bóg, mój Pan, kiedy byłem grzeszny, On kochał mnie. Mój Bóg, mój Pan, Jego wzywa, Jego pragnę, Jego kochać chcę. Mój Bóg, mój Pan, o miłości mojej do Niego opowiadać chcę, więc o miłości Twej zawsze śpiewać. O miłości Twej zawsze śpiewać chcę.
o miłości Twej zawsze mi śpiewam. O miłości Twej zawsze śpiewać chcę. To jest pieśń wdzięczności. To jest wszystko zawarte, taka podstawa. W wdzięcznym sercu stajemy przed Tobą, Panie, za to wszystko, co Ty robisz, za to wszystko, co nam dajesz. Chcemy tylko powiedzieć dziękuję, bo więcej, co więcej mówię. Ty wszystko zrobiłeś. Ja dzisiaj dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to świadectwo. Dziękuję Ci za to proroctwo. Dziękuję Ci, że Ty wypełnisz swoje słowo. Przed Tobą staję tu dziś i jedno powiedzieć chcę. Dziękuję Ci, Panie, tak dziękuję Ci. Dla mnie poszedłeś na krzyż, by życie wieczne mi dać. Dziękuję Ci, Panie, tak dziękuję Ci. Serce wdzięczne Ci, na ustach my, z ramionami w górze, będę sławić imię Twe. Dziękuję Ci, pragnę wciąż dziękować Ci. Dziękuję Ci, pragnę wciąż dziękować Ci. Wszystko, co dałeś mi, za światło zamiast ciemności złej. Dziękuję Ci, Panie, tak dziękuję Ci. Wziąłeś mą minę i wstyd, moje choroby i wszelki ból. Dziękuję Ci, Panie, tak dziękuję Ci. Serce wdzięczne Ci, spało w ustach mych, z ramionami w górze, będę sławić imię Twe. Dziękuję Ci, pragnę wciąż dziękować Ci. 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 Dziękuję Jezu Ci. Dziękuję za Twój krzyż. Dziękuję Jezu Ci, że w Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu zanurzyłeś dzisiaj tą cudowną istotę.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za tą wspaniałą uroczystość. Dziękujemy, Ojcze Niebieski, że dałeś nam Jezusa, swojego Syna, że umarł za nas, że zmartwychwstał, że możemy mieć wieczne życie. Dziękujemy Ci. Dziękuję ja też wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzisiejsze spotkanie, w każdy jego element. Niech Was Bóg błogosławi. Kiedy starożytni Izraelici biblijni świętowali na chwałę Pana, to zawsze kończyło się to obfitą ucztą. Kiedy pierwsi chrześcijanie spotykali się dla Jezusa, kończyło się to obfitą ucztą. Moja żona i siostry przygotowały dla nas smaczny posiłek, coś na ciepło, coś na zimno, coś do picia, coś czego pewnie niespodzianki. Poproszę jeszcze Anię, żeby podeszła i podziękowała naszemu Bogu Ojcu za ten posiłek. Wspaniały Panie, dzięki za ten czas, który mieliśmy tutaj, Panie, za to, że Ty, Panie, dałeś nam pragnienie, abyśmy wszyscy tutaj byli, Panie, i teraz możemy mieć społeczność, Panie, z sobą i nawzajem, i mogliśmy, Panie, spędzić czas przede wszystkim z Tobą. Panie, dzięki Ci za ręce, które przygotowały ten posiłek, Panie, za to, że dałeś nam zaopatrzyć nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia na co dzień, Panie, i w takie pyszne rzeczy również. Panie, dzięki Ci za każdą osobę, która pomogła stworzyć ten piękny posiłek, który możemy zjeść, Panie, i błogosław to, abyśmy wszyscy mogli się z nim cieszyć, Panie, i najeść do sypa, Panie. Dzięki za cały czas, Panie. Dobry, chcę oddawać chwałę Ciebie, chcę powiedzieć, że jesteś dobry i wspaniały, Panie. Amen. Amen.